Ten silnik był projektowany myślą o Fieście S2000. Okazało się, że IAT był 70 stopni. No tutaj tak nie jest i właściwie od 5000 w górę, co widzicie teraz na logach. Bo odkryłem, dlaczego jest mi ciężko zrobić Bondorokiem MX5. Wyobraźcie sobie, że tutaj mamy właściwie do każdego biegu oddzielną mapę położenia przepustnicy. Siemanko, tu Radio, wy jesteście na kanale Radio Flat Out, ja jestem w MC Garage, ale dzisiaj nie jest odcinek o Clio, co prawda tam jest gdzieś Mateusz, a tam jest Clio i jest jeszcze Paweł. Dzisiaj będzie odcinek o Lordzie, a właściwie o podsumowaniu modyfikacji związanych z budowaniem mocy w tym samochodzie, bo chyba powoli zbliżamy się do tego takiego rozsądnego pułapu. Ten odcinek nagrywam przez wiele dni, bo część modyfikacji w tym samochodzie została już poczyniona. Część modyfikacji będzie poczyniona i do tego przejdę później, no ale najpierw podsumujmy, co się wydarzyło. Wstęp jest taki, że to jest silnik 2.0 16, w Mazdzie nazywa się MZR, ale jest to konstrukcja bliźniacza do silnika Duratec Forda. Warte jest do powiedzenia to, że ten silnik był projektowany trochę z myślą o Fieście S2000, więc wydaje mi się, że jest to dobry wybór i nie ma sensu tego swapować na przykład na K20. Rzeczy, które zostały zmienione na ten moment. Przede wszystkim kolektor wydechowy i zostały usunięte katalizatory. Kolektor widzicie teraz na przebitkach, on jest z firmy FAT. FAT powinniście kojarzyć, bo to jest firma, z którą nagrałem odcinek Polski Motorsport na początku tego roku. Jeżeli nie pamiętacie, no to wpadnijcie, polecam. Chłopaki głównie zajmują się produkcją skrętów do driftingu, ale kolektor jest naprawdę sztos. Jest to modyfikacja, z której jestem bardzo, 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 bardzo mocno zadowolony. Jakość jest bardzo dobra. To, co jest warte jeszcze zauważenia, bo kolektor, wiadomo, z zewnątrz może wyglądać jeden i drugi dosyć podobnie, to jak on jest pospawany w środku i jak ta szyszka jest zrobiona, czy tam są jakieś farfocle, czy nie. W tym wypadku było naprawdę dobrze, więc wydaje mi się, że jeżeli chcecie kupić kolektor, a to jest taki must have, jeżeli chodzi o Mazdę, bo w seryjnie jest tam w kolektorze katalizator, który dosyć mocno dławi ten samochód, to jak najbardziej polecam FATA. I teraz tak, to będąc przy wydechu, warto powiedzieć, co dalej. Resztę wydechu kupiłem używaną od Vipera. Dziękuję bardzo, dobra cena. Jestem zadowolony, bo siadło to w miarę bolt-on. Auto ma seryjny końcowy wydech, dlatego że jeszcze na ten moment ten samochód używam jako daily i mogę wam taki setup polecić, bo moja ukochana dziewczyna nie narzeka, więc to oznacza, że jest względnie cicho, a auto się nie dławi i przede wszystkim nie grzeje podłogi przy katalizatorze. Ale wydech też został częściowo zaizolowany tym tak zwanym Nimbusem, wypadło mi z głowy. Nimbus to jest ta osłona termiczna, która się składa z waty szklanej i na to cienka blacha perforowana. Odezwał się do mnie też importer tych gadżetów i powiedział, że owinie mi też cały kolektor, więc dziękuję bardzo, wy to zobaczycie, no i dowiecie się, gdzie możecie taką usługę wykonać. Na ten moment u mnie jest tylko zaizolowany prosty element wydechu przy tunelu środkowym, tam gdzie było po prostu najcieplej. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o modyfikacje hardware'owe, to jest wszystko. Jeszcze jest jedna rzecz, którą popełniłem przed Yapfestem. Tutaj widzicie teraz, jak jest montowany czujnik położenia wału w Durateku i w silniku MZR. On jest na takich delikatnych fasolkach. Trigger, czyli koło zębatek, z którego czujnik czyta, ma 36 zębów. Mniej więcej 36 zębów.
Mniej więcej ta fasolka przy czujniku położenia wału ma tolerancję pół zęba. Oznacza to mniej więcej tyle, że mechanicznie przed Jafestem podniosłem całą mapę o 5 stopni. I było to już z wydechem dosyć mocno odczuwalne, bo szczerze mówiąc, wracając do kolektora, bez dotykania mapy, poza obniżeniem temperatury, dużych różnic nie było, więc mapę ruszyć trzeba. No i przechodzimy do elektroniki. W międzyczasie napisałem do firmy Ecutech. Ecutech to jest firma, która produkuje, nazwijmy to rozwiązanie, między innymi do strojenia tych silników. Wygląda to w ten sposób, że do seryjnego kompa wgrywacie tak zwany race ROM. Race ROM umożliwia dużo rzeczy. Praktycznie strojenie jest jak na komputerze standalone. Taki krótki filmik wrzuciłem na swojego Facebooka, więc jeżeli tam jeszcze nie byliście, to was zapraszam oczywiście Radio Flatout. Możliwości są duże. Myślę, że o tym będzie kolejny odcinek, kiedy wszystkie te modyfikacje, które dzisiaj opowiem i zrobię, wprowadzimy w życie i myślę, że kolejny odcinek będzie już nagrany z Kiwim u niego na hamowni i wtedy opowiem, jak się stroi na Ecutechu, jakie są problemy i czym to się różni od komputera standalone. O, check engine się świeci w podobnie. No oczywiście. Widziałeś tego nigdzie? No nie, no ja nie jeżdżę na hamownię. Prawdziwy samochód sportowy charakteryzuje się... A kiedyś mi na ulicy strojąc Almerę, też właśnie przed Barburką, po prostu spalił się samochód do kości. Już włosy mi się paliły na głowie. W tym momencie mogę wam opowiedzieć, dlaczego Mazda nie robi Bonda rokiem. Ja żadnych nie miałem zajęcia. Nie jestem w ogóle żadnym youtuberem. Jesteś, jesteś jeden z bardziej znanych youtuberów. Czy chcesz, czy nie. Wiesz co, zaznacz całość i plus dwa. Co? Po co weź tam... To już kilkukrotnie zrobiłem. No, ale tam widać ciągle mało. Jedną rzecz warto byłoby powiedzieć. Czym jest Ecutech? W naszym gronie miata challenge jakby rekord. W strojeniu trudnością jest jakby zrobienie sobie metodologii i patrzenie i reagowanie na to, co się dzieje. A ile żeś mu tam dołożyłeś górą? No tak z dwa. Tak dwa stopnie. 25-27 jedzie przywód. Dużo? Powiem szczerze, że sądziłem, że nic nie nastroić. Naprawdę? Nie wierzyłeś we mnie? Będąc przy Ecutechu, uświadomiłem sobie kilka rzeczy, których wcześniej nie widziałem odnośnie tego samochodu. Bo oczywiście zacząłem mieć dane, takie jak na przykład temperatura powietrza, tak? No bo wcześniej OBD podpinałem tylko na chwilę, a tutaj podczas strojenia, kiedy wgrywamy mapę, zatrzymujemy się, okazało się, że IAT był 70 stopni. 70 stopni to jest dosyć dużo jak na auto wolnosące i już wam tłumaczę, dlaczego jest dokładnie tak. W Mazdzie jest bardzo fajny układ chłodnicy. Chłodnica jest pod kątem, tak jak w racecarach, tak jak w autach GT3, aż się prosi, żeby tutaj zrobić otwór i tunel i to wszystko wypędzić, te całe ciepłe powietrze na zewnątrz. Niestety, jest kilka problemów. Pierwsza rzecz to akumulator, który jest w tym samochodzie przed przednią osią. To przy okazji przekładki przeniesiemy. Druga kwestia to jest zbiorniczek wyrównawczy, który również przeniesiemy, myślę, że gdzieś tutaj. No i trzecia rzecz, największa, to jest airbox. I wyobraźcie sobie, że pod tym airboxem jest wiatrak. Jak się zatrzymujecie, chłodnica, woda ma 90 stopni, to wiatrak dmucha bezpośrednio na ten plastik. Co powoduje, że powietrze robi się bardzo ciepłe. W czasie jazdy nie jest to duży problem, ale zaczyna być to problemem przy startach do super sprintów, bo stoimy w kolejce, auto jest zagrzane. No i przez te pierwsze 20 sekund, zanim ruszymy, albo jak już ruszymy, no to nie ma takiej nominalnej mocy. W seryjnym kompie korekty, które widziałem na kompie, były nawet do 7 stopni. Kąt wyprzedzenia zapłonu był zdejmowany o 7 stopni, a to jest, myślę, że w tym wypadku grubo ponad 10 koni. Więc dużo. To teraz pokażę wam moje rozwiązanie. Moje rozwiązanie to jest tak zwany Kai. Kupiłem gotowy. On się składa z kilku rzeczy. Przede wszystkim rura, przede wszystkim stożek. I wygląda to w ten sposób. Dzisiaj będziemy to montować, że usuwamy to i sobie filtr ląduje mniej więcej tutaj. Teraz pytanie, dlaczego to kupiłem, a nie zrobiłem sam?
Jadąc na ten zestaw zapłaciłem 800 zł. Wydaje się być dużo, ale jeżeli chciałbym to zrobić sam, to na same materiały, na aluminium, myślę, że musiałbym z jakieś 150-200 zł wydać. Na stożek myślę, że z jakieś 200 zł również. A największym problemem tak naprawdę byłaby ta flansza. O! Rozjechała się ostrość, teraz mam nadzieję, że jest lepiej. Już pomijam kwestię, że jest ładnie pomalowany proszkowo, ale wydaje mi się, że jak miałbym to robić sam, to by zajęło dużo więcej czasu. A oszczędziłbym może z 200, więc no w tym wypadku wybrałem to. Więc podsumowując, mój silnik na ten moment jest absolutnie seryjny, poza kolektorem wydechowym i luźniejszym wydechem. No i zaraz będzie to. Montujemy to do samochodu. A może jeszcze jedna rzecz, którą powinienem powiedzieć odnośnie EQTEC-a. W EQTEC-u oczywiście macie wskazania przepływomierza. Na ten moment tam w piku on łapie mniej więcej 130 gram na sekundę. Z takiego prostego wzoru możemy sobie rozkminić, że na ten moment ten samochód powinien mieć w okolicach wysokie 170, niskie 180 koni. Jestem ciekaw, czy te wskazania przepływomierza będą inne po zamontowaniu tej rury. Dlaczego tak myślę? Problem jest taki, że ten samochód dosyć szybko wchodzi w podciśnienie, czyli jeżeli mamy wciśnięty gaz do końca, w teorii, jeżeli wszystko jest dobrze policzone, to powinniśmy cały czas w kolektorze dolotowym mieć ciśnienie takie, jak jest ciśnienie atmosferyczne. No tutaj tak nie jest i właściwie od 5000 w górę, co widzicie teraz na logach, on wchodzi w delikatne podciśnienie. I to może oznaczać kilka rzeczy. Pierwsza, że jest restrykcja właśnie gdzieś tam w airboxie. Druga rzecz może być taka, że jest restrykcja w samej przepustnicy, co też będę chciał sprawdzić, bo może być tak, że po prostu tutaj elektroniczna przepustnica nie otwiera się do końca. I to jest też ciekawe, bo odkryłem, dlaczego jest mi ciężko zrobić Bondorokiem MX-5. Wyobraźcie sobie, że tutaj mamy właściwie do każdego biegu oddzielną mapę położenia przepustnicy. Co to oznacza? No jeżeli mamy tradycyjną przepustnicę na linkę, to zawsze jeżeli wciskacie gaz do podłogi, no to przepustnica się otwiera do końca. Jeżeli wciskacie do połowy, no to przepustnica do połowy. W tym wypadku jest tak, że możemy sobie sterować, ile to jest połowa i ile to jest max. I jest tak, że mapa przepustnicy drugiego biegu wyglądała zupełnie inaczej niż pozostałych. I przepustnica dopiero otwierała się na maksa od jakieś tam 5,5 tysiąca obrotu. Więc jeżeli chcieliśmy go szarpnąć sobie gazem przy jakichś 3,5-4 tysiącach, to po prostu przepustnica, mimo że wciśnięty mieliśmy gaz do końca, się nie otwierała. Jeżeli się nie otwierała, no to po prostu nie było tyle mocy, ile trzeba, więc trzeba było strzelać z gazu. I tak się długo zastanawiałem, dlaczego jest tak. Nie wiem, czy wszystkie roczniki, czy wszystkie auta na każdy rynek tak miały. No na pewno tak miał mój. Tych ROM-ów okazuje się, że do seryjnych aut jest sporo i może być tak, że z innego roku produkcji Mazda ma inne mapy. O! Długi wstęp. Dało się tego słuchać, Mateusz? Tak. Dało się. Czyli się przeszkadzam, dobra, no to Mateusz musi pracować, a ja zdejmuję zderzak i montuję dolot. Po pół godziny odkręcania wszystkich śrubek w końcu chyba zderzak powinien zejść. Też jestem tu pierwszy raz. Usuwamy to wszystko. No, to opowiem wam właśnie o tych problemach, które są tutaj. Airbox był w tym miejscu, a tam na dole, to co widzicie, to jest właśnie chłodnica. Kolejna ciekawostka ze świata Mazdy to jest to, że tutaj jest komputer, więc to jest według mnie najgłupsze miejsce, jakie mogło być, bo i woda, i tutaj olej, i tak dalej, czyli takie trudne warunki pracy, już nie mówiąc o tym, że jest mocno trochę narażony na jakiegoś strzała. Najprawdopodobniej ja go będę gdzieś przenosił
tam. No i mamy odkryte pole tutaj do walki. Będziemy montować. Dobra, to już jest wszystko pomontowane. Jest fajnie, bo jest sztywno. Się trzyma tutaj. Tam jest sztywno. Pytanie, jak będzie podczas deszczu? Może być kiepsko. No ale zobaczymy. Póki jeszcze to nie jest race car, to myślę, że właśnie rally car to jest dobrze. O! Jeżeli kiedyś chociaż raz byliście w życiu na YouTubie, oj, brudny jestem, to wiecie z filmów Kupcia, że im dłuższy dolot, tym powinno być lepiej, więc też jestem ciekaw, co to zmieni. Tak, wszystko jest zmontowane, więc na koniec pojawi się pytanie, czy to cokolwiek coś dało. Zanim przyjechałem tutaj, zrobiłem sobie loga po trasie i mamy pewne dane. Mamy przede wszystkim dane odnośnie ilości powietrza, ilość gram na daną sekundę. I sprawdzimy, czy teraz po wymianie tego będzie cokolwiek lepiej. Jestem już w samochodzie, przed sobą mam laptopa, a w laptopie, a właściwie w kompie jednym i w drugim jest EQTEC. I wcześniej, tak jak mówiłem, zrobiłem loga. Nie będę wam teraz tego pokazywał na ekranie, bo i tak nic nie zobaczycie, więc postaram się zrzucić zrzut. I to, co nas tak naprawdę będzie interesowało, to czy na nowym logu, na tym dolocie mamy większy przepływ. Więc ja w tym momencie zaczynam logować samochód. Jestem dokładnie na tej samej drodze, co wcześniej i dokładnie tym samym biegiem będę próbował go przeciągnąć. O, zobaczcie, jak się loguje. Są wszystkie live data, ale my chcemy, żeby to się zapisywało do pliku i teraz powinno, więc ja upalam. Witam dłuższą chwilę później. Na górze macie wykres przed modyfikacją, na dole po modyfikacji. I co możecie z tego wykresu wyczytać? No właściwie to, że się prawie nic nie zmieniło. Nawet na dolnym wykresie macie delikatnie mniejszą ilość powietrza, mniejszą masę powietrza, natomiast ja bym raczej tutaj nie doszukiwał się jakichś wielkich sensacji. Po prostu można śmiało powiedzieć, że nic się nie zmieniło. Ale czy aby na pewno nic się nie zmieniło? Nie, no dwie rzeczy są inne. Inny jest dźwięk samochodu, jest dużo bardziej głęboki, może to się komuś podobać. No i druga rzecz, która akurat jest dużo bardziej istotna, bo wspominałem w tym materiale, że auto miało problem z grzaniem do lotu. No to po montażu tego zestawu ten problem absolutnie zniknął. Więc tak jak odczuwałem pewne straty na imprezach typu Puchar Toru Modlin, gdzie stojąc 5-7 minut w kolejce grzałem ten dolot i pierwsze okrążenie było dosyć wolne, no to po tej modyfikacji absolutnie już takiego problemu nie było, więc czy warto? Do tego przejdziemy na koniec tej serii, tych wszystkich modyfikacji. Nagrałem taki odcinek, w którym zebrałem wszystko do kupy i raz jeszcze oceniłem po dłuższym okresie, która modyfikacja była warta zachodu, a która nie. Ale przejdźmy do tradycyjnego mierzenia czasu na torze Modlin. I bardzo mocno mi się obrywa za te moje porównania, szczególnie na street racingu, który uwielbiam. Słuchajcie, staram się jak mogę, żeby było podobnie, ale nie jest to takie łatwe. Przede wszystkim absolutnie ciężko mi jest zapanować nad warunkami na torze. Tak jak widzicie, te materiały nagrywam w przestrzeni kilku miesięcy. I to wiele osób mi zarzucało, że to jest niemożliwe, że na brudnym torze da się tyle czasu stracić. Ja uważam, podpisuję się krwią pod tym, że rzeczywiście tak, szczególnie w tej wolnej partii na środku, jeżeli tam wyjedzie nam samochód troszkę bardziej, co wynika z mniejszej przyczepności, to ciężko jest to odrobić. Więc pytanie mogłoby się pojawić, jakikolwiek jest sens takich nagrań, takich testów. Słuchajcie, to jest tak, że
ja mam pewne wrażenie, że jakoś tam ciśniemy delikatnie pod górę, jeżeli chodzi o poziom, o merytorykę i jeżeli będzie jeszcze okazja, może inny samochód w ten sposób testować, no to wiem, jakie błędy popełniłem i jakich nie należałoby popełniać przy kolejnych projektach, jeżeli chodzi o warunki pomiarowe, więc wydaje mi się, że jeżeli chodzi o polskiego YouTube'a, to chyba nikt tego nie robił. Chciałem to zrobić, wyszło różnie. Wy to ocenicie, częściowo już oceniliście. No i chyba tyle, więc zapraszam Was teraz już na mój onboard. Jeszcze dwa słowa, na dole oczywiście wyniki i pewnie dociekliwi widzowie zauważyli, że ten wynik z nagrania jest inny niż ten wpisany tutaj, ale jeżeli zapauzujecie onboard, to będziecie widzieli, że rzeczywiście best miałem taki, jak jest tutaj. Niestety z jakiegoś powodu mi się nie nagrał. To było jedno słowo. Drugie słowo to pewna dygresja odnośnie do lotów i zastanawiania się, czy on coś zmienił. Najprawdopodobniej, jakbym był takim onanizatorem wykresowym, to pewnie gdzieś tam mogłoby dojść jakieś 3-5 Nm w jakimś określonym zakresie. Natomiast dla mnie przede wszystkim jest istotne to, jak samochód jedzie pod nogą, nie na wykresie. Według mnie, jeszcze raz potwierdzę, nie zmieniło się zbyt wiele, natomiast podsumowania będą, a ja się będę z Wami żegnał. Dzięki, że jesteście, pozdrawiam Was, cześć!